Kiedy rano otwieramy oczy po spokojnym śnie, niemal od razu biegniemy do okna, żeby zobaczyć, jaka jest pogoda. Pierwszym elementem, który sprawdzamy, jest słońce. Czy jest, czy go nie ma? Od razu trzeba wspomnieć, że to, że słońca nie widzimy, nie oznacza, że go nie ma. Ono jest cały czas. W dzień pochmurny, deszczowy także. Oraz w nocy, gdy ciemno wokoło i szykujemy się do odpoczynku. Co warto o słońcu wiedzieć? Dlaczego jest dla nas tak ważne? Słońce jest kulą gazu. Jest gwiazdą i jak każda gwiazda, świeci swoim własnym światłem. To światło jest oślepiające, dlatego nigdy, pod żadnym pozorem, nie patrz w kierunku świecącego słońca. Grozi to uszkodzeniem, a nawet całkowitą utratą wzroku. Słońce leży w centrum Układu Słonecznego. Należy do niego 8 planet oraz pozbawione statusu planety Pluton. Ziemia jest trzecią planetą od Słońca. Dawniej wierzono, że Słońce krąży wokół Ziemi. W ten sposób tłumaczono zauważalny przez ludzi ruch Słońca na niebie w ciągu dnia. Nasz polski astronom Mikołaj Kopernik dzięki wielu badaniom i obserwacjom obalił ten mit. Dziś już wiemy, że to Ziemia i inne planety Układu Słonecznego krążą wokół Słońca. Samo Słońce spośród gwiazd jest gwiazdą najbliżej leżącą Ziemi. Liczy sobie około 4,5 miliarda lat. Jego powierzchnia jest blisko 12 tysięcy razy większa od powierzchni naszej planety. 1 300 000 planet Ziemia zmieściłoby się w jednym Słońcu. To bardzo dużo. Każdy z nas wie doskonale, że Słońce jest niesamowicie gorące. Na jego powierzchni temperatura wynosi 5600 stopni Celsjusza, a wewnątrz to aż 15 milionów stopni. Jest więc logiczne, że naszej najbliższej gwiazdy nikt nie zamieszkuje. Życie na niej byłoby zupełnie niemożliwe. Podobnie jak niemożliwe jest nawet zbliżenie się do Słońca, gdyż jego temperatura spala wszystko. Warto wiedzieć, że Słońce wysyła 3 rodzaje energii. Promieniowanie podczerwone, dzięki niemu czujemy ciepło. Światło widzialne i światło ultrafioletowe, czyli UV. Promienie UV mają ogromne znaczenie. Odkażają, niszczą bakterie, wirusy na skórze i w zakażonych ranach oraz produkują witaminę D3. Jest ona niezbędna podczas tworzenia odporności organizmu, do pracy mięśni oraz utrzymania zdrowych kości i zębów. Niestety promieniowanie ultrafioletowe może w nadmiarze szkodzić, doprowadzać do wielu chorób. Nasza planeta otoczona jest warstwą ochronną przed takimi promieniami. Jest to warstwa ozonowa. Niestety działalność człowieka spowodowała, że w warstwie ozonowej zrobiła się wielka dziura i przez nią promienie ultrafioletowe docierają do Ziemi. Dlatego wychodząc z domu w upalny słoneczny dzień, musimy chronić swoją skórę. Smarujmy ją kremami ze specjalnymi filtrami, które ochronią ją przed szkodliwym działaniem promieni UV. Nośmy także okulary przeciwsłoneczne, by chronić oczy. Nie zapomnijmy o czapce z daszkiem, by uniknąć udaru słonecznego. Słońce jest odpowiedzialne za powstanie niezwykłego zjawiska, jakim jest zorza polarna. Skąd ona się bierze? Otóż Słońce wytwarza wiatr słoneczny, który wieje w kierunku Ziemi. Gdy uderzy w atmosferę, czyli warstwę gazową, która jak bańka otacza naszą planetę, zaczyna się oddziaływanie cząstek wiatru i atmosfery. Powstają kolorowe wiry na niebie północnego bieguna. To właśnie jest zorza polarna. Czy Słońce wpływa na życie ludzi, zwierząt i roślin? Oczywiście. O jego działaniu już mówiliśmy, ale warto wspomnieć, że Słońce poprawia nasz nastrój, dodaje energii, sprawia, że mamy więcej siły. Podobnie działa na zwierzęta. Rośliny natomiast dzięki Słońcu rosną i produkują składniki potrzebne im do rozwoju. Można powiedzieć, że Słońce daje życie. Jego znaczenie było doceniane od zawsze. Kiedyś, gdy ludzie nie rozumieli praw rządzących światem przyrody, uznawano Słońce za Boga. W starożytnej Grecji był to Helios, a w starożytnym Egipcie Re lub Ra. W starożytności ludzie bali się zaćmienia Słońca, czyli sytuacji, gdy Księżyc stanął w linii prostej między Ziemią i Słońcem, zasłaniając tarczę Słońca, co doprowadzało często do ciemności w ciągu dnia. Wierzono, że to kara bogów za złe zachowanie ludzi. Dziś Słońce, choć nie do końca poznane, jest bardzo nam bliskie. Każdego dnia oświetla naszą planetę, dając nam radość i siły witalne.